z Ewangelii według świętego Jana. Po swoim przyjściu On, Duch Prawdy, poprowadzi was ku pełnej prawdzie. Prawda jest dopiero wtedy, kiedy jest pełna. Bo można powiedzieć prawdę o drugim człowieku, można powiedzieć, że zgrzeszył, skłamał, zawinił, popełnił zbrodnię i będzie to prawda, ale ponieważ nie będzie cała, to będzie to prawda zabijająca. Dopiero kiedy powiem, ten drugi jest grzesznikiem, ale ma w sobie także iskrę Bożą, ma w sobie piękno, jest nadzieja na jego temat, jest dla niego szansa, dopiero wtedy prawda jest pełna i wtedy jest uwalniająca i wtedy jest to prawda, która nie zabija, lecz taka, która leczy. Na każdy temat, o każdym człowieku i o każdym zdarzeniu można śmiało powiedzieć, że ma w sobie przynajmniej dwie strony prawdy. To znaczy to, co byśmy byli w stanie osądzić i to, co byłoby w stanie nas zachwycić i wypełnić nadzieją. Duch Święty przychodzi objawić pełną prawdę o mnie i o Tobie. Przychodzi, żeby ujawnić nasze grzechy, ujawnić to, co żeśmy zrobili źle, ale przychodzi także, żeby ujawnić całe nasze piękno i to, że jesteśmy dziećmi Bożymi i żeśmy zostali zbawieni. Do zobaczenia jutro.